Nagrywam całość. Witam Was w nowej serii z Egiptu. Podróż zaczniemy od zwiedzania grobowców. Dzisiaj zobaczycie dwa miejsca. Pierwsze to grobowce robotników, które teraz widzicie. Natomiast kolejne to słynna na całym świecie Dolina Królów. Tego chyba pleśń złapała. Oba te miejsca są obowiązkowym punktem wizyty w Egipcie. Chcę Wam pierwsze pokazać grobowce robotników, abyście mieli porównanie do grobowców faraonów, które później zobaczycie. Znajdujemy się w osadzie rzemieślników tworzących królewskie grobowce w Dolinie Królów. Aktualnie jest to stanowisko archeologiczne. Osada znajduje się na zachodnim skraju Teb. Funkcjonowała blisko 500 lat. Powstała w czasie panowania Totmesa I. Drugi, nie? Ten najchłodniejszy. Wejdziesz? Fantazja budowniczych poniosła. Osada składa się z małych budynków, budowanych rzędami. Każdy miał podobny układ pomieszczeń. Rzeczą niespotykaną wśród innych rzemieślników w starożytnym Egipcie był królewski przywilej, nadający członkom społeczności prawo do budowy własnych grobowców. Podczas wykopalisk odkryto około 450 niedekorowanych i 53 zawierających zdobienia ścian grobowców mieszkańców osady. Są wśród nich arcydzieła zawierające wspaniałe malowidła o tematyce mitologicznej i religijnej. Życie i praca budowniczych objęte było najwyższą tajemnicą. Żyli w izolacji względem reszty społeczeństwa egipskiego. W osadzie panowała wysoka dyscyplina. Pracownicy podzieleni byli na dwie ekipy, które nieustannie wymieniały się przy pracy. To jest według mnie najładniejszy grobowiec, jaki w ogóle zobaczycie dzisiaj. Za chwilę zobaczycie najsłynniejsze grobowce w Egipcie i sami zdecydujecie, czy będą ładniejsze i w lepszym stanie od tych, które widzieliście wcześniej. Żeby dostać się pod same grobowce, trzeba wejść do takich ciuchci na kółkach. Nie widziałem, aby ktokolwiek szedł tu pieszo.
Ja jestem tu w miesiącu, który jest najcieplejszy w roku oraz najmniej oblegany przez turystów z tego powodu. Muszę wam powiedzieć, że Dolina Królów i Piramidy to miejsca, które najbardziej chciałem zwiedzić z całego Egiptu i od których oczekuję najwięcej. Na szczęście nie zawiodłem się i sami zobaczycie te cudowne miejsca na moim kanale. Zaczynamy od grobowca Ramzesa IV. Kafał II był znany w starożytności. Do komory grobowej prowadzi system schodów i ramp. Na ścianach korytarzy i ramp zachowały się w dobrym stanie polichromie. W bocznych komorach przedstawiono wizerunki króla i całe wyposażenie grobowe. Pierwszy korytarz zdobiony jest scenami z litanii Ra i portretami króla przed Re. Dalsza część dekoracji to sceny z Księgi Jaskiń i Księgi Umarłych. W komorze z sarkofagiem polichromie przedstawiają sceny z Księgi Bram i Księgi Amduat. Na sklepieniu umieszczono obrazy z Księgi Nieba. Mumia króla jeszcze w starożytności została przeniesiona do innego grobowca. Tylko zrób zdjęcie przy sarkofagu. Możesz w sumie z tej odległości co teraz. Zrób zdjęcie. Stąd jak to. Doszliśmy do końca grobowca. To właśnie pod tym sarkofagiem został pochowany faraon. Zaraz bliżej zobaczycie tą komnatę. Teraz trochę informacji o Dolinie Królów. Położona jest na terenie Teb Zachodnich, będąca miejscem spoczynku królów Egiptu w okresie od 18 do 20 dynastii. Pierwszym faraonem, który nakazał budowę swojego grobowca w dolinie z dala od znanych nekropolii, był Totmes I. Ostatnim był Ramzes XI. Położone w dolinie grobowce to wykute w skale kompleksy, składające się z ciągu licznych korytarzy i sal. Już w czasach współczesnych faraonów wiele grobów zostało otwartych i ograbionych. Proceder ten trwał przez wieki. Z tego też powodu już w czasach panowania faraonów zdarzały się sytuacje przenoszenia mumii, mające na celu ich ochronę przed zbezczeszczeniem. Współczesnym badaczom udało się odnaleźć tylko jeden niesplądrowany grobowiec, Tutenchamona. W Dolinie Królów odkryto nie tylko miejsca pochówku, ale i niedokończone komory grobowe. A teraz wyobraźcie sobie, że w bardziej przyjaznych miesiącach dla turystów jest tu sznur ludzi, od początku aż do tego miejsca. I dosłownie ludzie poruszają się jak samochody w korku.
teraz przechodzimy do grobowca Ramzesa III. Był to władca starożytnego Egiptu z 20 dynastii, z okresu Nowego Państwa. Ramzes III od początku swego panowania naśladował swego wielkiego imiennika Ramzesa II. Przejawiało się to w tytulaturze, jaką przyjął, w nadawaniu swym synom imion synów Ramzesa II, dążeniu do dorównania Ramzesowi II i w przedsięwzięciach budowlanych oraz akcjach militarnych. Za jego panowania wybuchnął strajk, prawdopodobnie pierwszy, o którym istnieją oficjalne zapiski historyczne. Był ostatnim faraonem za czasów, którego Egipt po raz ostatni odegrał mocarstwową rolę. Wraz z końcem jego panowania nastąpił stopniowy schyłek nowego państwa. Władza królewska stopniowo straciła swoją siłę i pod koniec dynastii królowie byli jedynie już tylko pionkami w grze innych ludzi. To już prawie koniec grobowca. Niestety nie zobaczycie tutaj żadnego sarkofagu. Aktualnie jestem po zwiedzeniu Włoch, Grecji i Izraela. I muszę wam powiedzieć, że jeszcze żadne miejsce nie było tak, nazwijmy to, bliskie turyście jak Egipt. Zarówno w dalszych odcinkach, jak i w tym widzicie, że mimo zabytków sprzed tylu lat, to niespecjalnie jest to wszystko chronione. Ja oczywiście nie popieram niszczenia czy zabierania czegoś do domu z takich miejsc, ale popatrzcie, tu dosłownie możecie dotykać ścian z grobowca sprzed kilku tysięcy lat. Możecie dotknąć historii dosłownie. Dla mnie był to ogromny szok, bo po wcześniejszych wycieczkach myślałem, że będzie tu co najmniej ochrona co ileś metrów, mówiąca nie dotykać albo no photo. A tymczasem macie ogromną samowolkę. Cash in the bag, stadium pack. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium pack. Baby, I'm bad. Yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Shit by my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Oczywiście, jak już wspomniałem wcześniej, jest to jeden i jedyny niesplądrowany grobowiec na tą chwilę. A teraz ostatni grobowiec w moim odcinku. Jest to grobowiec Ramzesa IX. Ramzes IX został pochowany w nieukończonym grobowcu. Obecnie mumia króla znajduje się w Muzeum Egipskim w Kairze. Lata jego panowania przeszły do historii głównie dzięki skandalom związanym z rabunkami nekropolii tebańskich oraz najazdą Libijczyków. I jak, podobało się? Moim zdaniem było zarąbiście. Mam nadzieję, że wam również się spodobało i zachęciłem was do zaczęcia oglądania tej serii. Jeśli podobał ci się mój film, pamiętaj, że zostawiając łapkę w górę, subskrypcję, komentarz lub udostępniając film swoim znajomym, zwiększasz moje zasięgi i grono odbiorców. Za wszystko bardzo dziękuję. Cześć!